Jak co roku gmina Pieszyce na długą majówkę przygotowała wiele ciekawych atrakcji. Zaczynamy już w kwietniu, tak naprawdę 28 kwietnia. Tutaj na placu przy cmentarzu jest taki mur, który zawsze jest brzydko zapisywany, a my postanowiliśmy go pomalować. Pomalować na biało-czerwono, zaakcentować stulecie odzyskania niepodległości. To taki happening, na który zapraszamy wszystkich mieszkańców naszego miasta. Przyjdźcie, dołączcie się do tej akcji. Jesteśmy od godziny 14. Malujemy, świętujemy i wspólnie spędzamy czas. A już 1 maja to tradycyjnie otwarcie sezonu turystycznego na Wielkiej Sowie. O godzinie 13 to oficjalne uroczystości. Rozpoczynamy sezon turystyczny, więc wszystkich bardzo serdecznie zapraszamy. Po drodze będziemy również zbierać wszystko to, co zostawili przed nami turyści, więc do tego też serdecznie zachęcam, żeby zabrać po drodze wszystko to, co gdzieś leży, a nie powinno leżeć. Góry muszą być czyste, muszą być piękne i muszą nam służyć, a nie mogą być po prostu miejscem pozostawiania śmieci. 3 maja to już święto Konstytucji. Tutaj zaczynamy mszą świętą o godzinie 10:15. Później spotykamy się tradycyjnie pod pomnikiem i tutaj też zapraszam mieszkańców, bo warto spędzić ten dzień wspólnie. 5 maja to też już bardzo tradycyjnie w sali gimnastycznej zespołu szkół w Pieszycach odbywają się zawody naszych zapaśników. To są bardzo już prawie międzynarodowe zawody. Zapaśnicy z Polski, ale także z Czech przyjeżdżają, walczą ze sobą, organizują to nasi pieszyccy zapaśnicy i tutaj wszystkich też serdecznie zapraszamy do kibicowania. 12 maja to oczywiście Korona Gór Sowich i CCC Grody Piastowskie, czyli bardzo międzynarodowa, bardzo poważna impreza, bardzo poważne wyścigi kolarskie, które uzupełnione zostały przez wyścig dla amatorów, czyli dla tych wszystkich naszych mieszkańców, którzy chcą zmierzyć się również z dwoma przełęczami, ale to także świetna impreza dla dzieci, ponieważ przy okazji tych dwóch imprez, czyli przy okazji tego profesjonalnego wyścigu kolarskiego i wyścigu amatorskiego, ale także bardzo wymagającego, wyścigi dla dzieci, dla młodzieży, można będzie się zmierzyć maksymalnie na 700 metrach, ale na pewno bardzo wiele wrażeń i też zapraszamy mieszkańców miasta już od godziny 10 w centrum miasta na parkingu przy kościele świętego Antoniego będzie wiele się działo. I bardzo ważna impreza, wtorek 8 maja, to dzień bibliotekarza, dzień bibliotek i wtedy będziemy świętować 70-lecie naszej miejskiej biblioteki w Pieszycach. Zaczynamy o godzinie 16:45 tutaj pod Urzędem Miasta, ponieważ w tym budynku w 1948 roku w maju pani Konarska rozpoczęła zbieranie książek, które ostatecznie stworzyły bibliotekę pieszycką, bibliotekę miejską. Chcemy to świętować, chcemy podkreślić tą ważną datę. Później spotykamy, przechodzimy do Centrum Kultury i tam już będziemy razem z naszymi czytelnikami świętować właśnie to 70-lecie powstania biblioteki w Pieszycach. Zapraszamy wszystkich do gminy Pieszyce na wyjątkową majówkę, a w szczególności 1 maja na rozpoczęcie sezonu turystycznego na Wielkiej Sowie. Obecność obowiązkowa.